Ostatnio przyszło do nas bardzo dużo paczek, a ich zawartość kosztuje łącznie około 50 tysięcy złotych. Wszystko znajduje się w tym ogromnym mystery boxie, a o 90% rzeczy, które w nim się znajdują, no nie mam pojęcia, bo są to rzeczy albo od widzów, albo od youtuberów, bo im na przykład zapłaciłem, żeby mi coś wysłali, albo od zaprzyjaźnionych firm, jak chociażby Computronic. Ja mam około 1,75 m, więc ile widzowie ma ta paczka? Znaczy ten karton, znaczy to jak, to pudło wielkie w sumie. Dupnijcie oczywiście solidne łapy w górę, jeśli chcecie, żebyśmy otworzyli całego takiego boksa. Dzisiaj otworzymy sobie połowę, bo wiem, że Freli coś kombinował tutaj dla mnie, więc nie wiem, co tam jest w środku tak dokładnie. Sorry za szumienie, widzowie, ale trzeba jakoś przeżyć. Również widzowie, pamiętajcie o zostawieniu suba z dzwonem, jak chociażby... Julka? Ciekawe, czy taka twitterowa, co? Lil Bayerline? Brzmi jak jakiś raper robiący disco polo. Kamik? Capriza, chyba jakaś pizza jest, nie? Taka się nazywa. I Paulina Pawelczyk. I pojawicie się na kolejnym odcinku, jak chociażby te osoby, które widzieliście wcześniej. Również rzeczy, które będziemy dzisiaj z tego wyjmować, będą przy okazji do zgarnięcia dla was. Dlatego napiszcie w komentarzu, co byście chcieli i zabieram was na dół, bo ty, stary, już wiesz, co tam jest mniej więcej, nie? Tak, ja jestem świadom części paczek, więc ja mniej więcej wiem, co tu Filipka czeka, ale nie wszystko. Nie będzie paczki z gównem, jak ostatnio od Zebo. Aha, no zajebiście, dzięki, stary. Dobrze, widzowie, ja was zabieram na dół w takim razie, idziemy. Filipek, mam paczkę, ale musisz złapać. Michael Jordan. W mordę ją dostałem. Stało mi się coś? Ej, patrz, rzeczywiście, patrz, włosy mu z brody zerwałem. No. Ej, serio? No, ty mi masz tutaj dziurę. Nie no, stary, co? Dobrze, czekajcie, to jest chyba jakaś paczka od widza. To jest tak. Renata. Ona nie wie, jak ma na imię, bo raz Renata, raz Maja napisała. Pamiętajcie ogólnie, widzowie, że jeśli chcecie do mnie wysłać paczkę, bo niedługo będzie full odcinek z paczek od widzów, to tutaj macie adres. Pojawia wam się w tym momencie na ekranie. Polecam serdecznie coś wysłać, bo możecie wysłać coś fajnego. Na przykład nie gówno jak Zebo. To jest krowie albo końskie gówno. Ja... Będę to wspominał chyba przez następny miesiąc, naprawdę, widzowie. Dobrze, zobaczmy, co jest w środku w takim razie. No więc pierwsza, wydałam na to prawie 100... O kurde, 100 złotych prawie. Ty, ale fajne. Patrzcie, dostałem takiego bączka. Patrz, i robisz teraz tak? I się kręci, ale ja nie umiem. Kręci się jak twoja stara w pralce. Stara przester sobie tu na tarce. Zajebiste. Dobrze, widzowie, resztę tej paczki może otworzymy sobie na odcinku z paczek od widzów, dlatego włączcie sobie powiadomienia, czyli zjedźcie tam na dół, zostawcie suba z dzwonem, a my przejdziemy do paczek tematycznych, które dzisiaj będziemy otwierać, które przygotował Max i powiedział, że tego, że mili panowie z Computronic coś przygotowali, a ja nie wiem co, to zobaczymy, widzowie, zaraz w takim razie. Dobra, ostatnio dostałem komputer za 13 koła i poprosiłem miłych panów z Computronica o laptopa, a dostałem to właśnie. To jest jedna z czterech. Nie wiem, widzowie, generalnie co jest w środku, ale to coś tego? Otóż Computronic się do mnie odezwał i razem z Computronikiem przygotowaliśmy paczkę dla Filipa, więc ja wiem wszystko praktycznie, co jest w środku. Filip nie wie prawie nic. A dobra, a wartość jakaś... Około 20-25 tysięcy złotych jest. Ja pierdolę. A to jest grubo. Dobra, a są tu jakieś rzeczy, na przykład, co mogę dla widzów dać? Myślę, że coś się znajdzie. Coś się znajdzie. Coś tak. Uważam, że może się coś znaleźć, no. Dobra. Dobra, widzowie, generalnie nie wiem, co jest w środku, ale możecie sobie zgarnąć coś z tego środka, do to wychodzi. Dlatego wystarczy, że zostawicie suba z dzwonem i tyle. Jakikolwiek komentarzyk, to okazji możecie dupnąć lajka, jeśli na przykład życzycie mi miłego dnia. A jeśli życzycie mi rychłego pochówku i żebym się zajął, to nie zostawiajcie w takim razie. To jest szanta. Dobra, biorę nóż i kończę życie już. Uwaga. Czy tu są rzeczy tylko do kompa, czy ogólnie jakieś różne pierdoły? Ja wybierałem głównie tylko do komputera, ale czy Computronic dorzucił coś od siebie, to nie jestem tego się, wiesz, jakby pewny, bo mógł coś Computronic dorzucić do siebie. Ja wybierałem się takie rzeczy do pracy, do komputera, no i zobaczysz ogólnie. Dobrze, zaczynamy, widzowie, w takim razie. Let's go. I mamy tutaj... Ile to kosztowało? Dobrze, paczka numer jeden. Zobaczmy, co jest w środeczku w takim razie. I uwaga, 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 jest to... I co to jest? To jest maszyna do robienia waty cukrowej? To chujowo, bo nie jem cukru. Ale to spoko, w sensie, myślę, że może przydać się do jakichś odcinków. Albo generalnie możecie, widzowie, sobie zgarnąć coś takiego do chaty, na przykład. Jeśli będziecie chcieli, to sobie możecie już napisać komentarz. Maszyna do robienia waty cukrowej. Wtedy może, jak będziemy to rozdawać, to może ktoś dostanie z was. Wartość tego? 220 polskich złotych. 220. Paczka numer 2. Czy to dobrze, że tym tak napierdolę? Nie, nie, właśnie nie dobrze. Nie dobrze, przepraszam. Kolejna rzecz i mamy tutaj... można się skopcić, widzowie. O kurde!
Dobra, czy to jest to, co chciałem? Tak, widzowie, słuchajcie, to jest MacBook, którego chciałem, o którym marzyłem. Cena jego wynosi te 7 klocka teraz w tym coś momencie. Koło tego, tak, coś no. koło tego. Jest tu MacBook Pro, a jaki, kurde, fajnie, nie pamiętam. Zajmujemy folię w takim razie i uwaga, przed wami... Otwórz się, kurde. O mój Boże, jak to pięknie wygląda. Co? To jest takie cieniutkie? No tak. Ale to jest giga cienkie. O Boże, jakie to jest malutkie. Jeszcze jak? O nie, no już upierdziłem tutaj. Jak to dobrze wygląda w ogóle. Ej, nie. Ale ten kolor strasznie ci fituje do koszulki. Ładnie wygląda? Zostawcie lajka. Dziękuję serdecznie. Ej, mam musisz zrobić dalszą opinię. Dalszą opinię. O kurde, przyczasnę sobie włosy na ręce. Ja Dobra, mamy kabel do ładowania, instrukcję, kostkę, kurde faja, jakie to jest wielkie i w sumie tyle. Kolejna rzecz, to jest coś cienkiego. Czy wrzuciłeś fiut do swojej paczki? Nie, ale to jest coś, co ci się przyda. No nie, w sumie twój fiut mi się nie przydał. O, tak, no to w sumie dodatkowa klawiaturka by mi się przydała. Ale czekaj, nie no, przecież laptop ma klawiaturę. Kurde, ja myślałem, że to obrazek jest, a to ta klawiaturka jest. Jak ona jest cieniutka, w sumie jak twój. Patrz jaki maluszek to jest. Patrzcie widzowie. Juki, to jest lekkie, ty. Przecież to waży, nie wiem, 5 geta. Wiem ile to jest, bo często miałem, żartuję. FBI, open up! Ładowarka oczywiście i mamy tutaj jeszcze instrukcję dla debili. Bo ja jestem debilem i ja nie wiem na przykład jak... To jest malutkie, Boże. Ej, nie no, mega. Ja pierdolę. Chciałbyś mieć taki comfy tak, maxeta. Tak, tak, comfy maxeta. Ja w ogóle widzowie, powiem wam tak. Ja moje stanowisko w tym momencie mam za jakieś, nie wiem, 50-60 koła, coś koło tego. Teraz jak zrobimy upgrade, to już w ogóle będzie totalnie potężny. Widzowie, już nie będzie pytań do widzów, czy dobijemy 100 tysięcy lajków, tylko będą pytania, czy dobijemy 100 tysięcy złotych na stanowisko? Ej, stanowisko za 100 koła? Widzowie, 30 koła lajków i kończymy moje stanowisko i zamykamy je w budżecie 100 tysięcy złotych. Ja myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Również jesteśmy w stanie otworzyć paczkę kolejną. W środku mamy. Jest maszyna do popcornu. Mordo, ja kupuję w saszecie i se robię, ale bardzo fajne. To też jak ktoś chce, to se może napisać jak chce, a jak nie chce, to będę się groził. Kolejna rzecz i mamy tutaj coś. No i słuchaj, chcę coś powiedzieć. Słuchajcie, ja chcę coś powiedzieć. Po prostu, że ja jestem, można powiedzieć, audiofilem. Ja się tam na słuchawkę klipę. Ja to zawsze Filipowi mówię, kup dobre słuchawki. No bo ja powiedziałem, wezmę Filipowi raz dobre słuchawki. Co to słuchawki, boss? Zgadnij ile? Nie wiem, 300 zł. 1300 zł. Tyle za słuchawki? Tak, ale to są jedne z lepszych słuchawek na rynku. Znaczy powiem tak, bo mi się moje słuchawki p***ą, ale ja je kocham. To jest jak toksyczny związek na przykład. Kochasz babę, chciałbyś ją wypierdolić, ale w sumie to nie wypada. Ale musisz je założyć, bo ja ci wiem z specjalnym quiet comfortem, czyli sposobem wyciszenia. Ale malutkie one są! Możemy go wyzywać teraz. On coś słyszysz coś? Nie. Co się ciebie słyszę, a powiedz coś. Chodź w dupę. To słyszałem, kurwa, tobie w dupę! Kolejna. Która to już jest? Przestałem liczyć. Tak rzucasz. Przepraszam. A mogę tym pierdolnąć? Nie wiem, co to jest. O, jest to, uwaga, inhalator. Aromaterapii. My mamy, widzowie, coś do aromaterapii. Możemy włożyć 50 gramów. Ej, to jest ciężkie. Taki trochę ja, mały i ciężki. Kurde, faja. Google Home Hub. O kurde. Ale zajebiste gówno, co to jest? Stawiam sobie i mi pokazuje. Dzień dobry, panie Filipie. Dzisiaj pogoda i temperatura wynosi 21, wilgotność powietrza 37. A pana stan konta wynosi... Powiedziałbym coś, ale tego, wiem, że nasi rodzice oglądają te filmy, więc nie powiedział. Ej, kurwa, co? Spierdalaj! Ludzi dobry. I uwaga, i teraz folia. Miało być satysfakcjonujące, a wyszło jak zawsze. No bo to jest z każdej strony, kurwa tego, no. Nie umiem takie coś, widzowie. No ja chciałem wam satysfakcjonujący moment zrobić. Tu unlucky sytuacja, bo wszędzie jest ten... Prawie mi uleciał z łapy. W środku mamy również, widzowie, ładowarkę. Instrukcję. Jak nie będę się miał z kim wyzywać, to będę to wyzywał. W tym boksie skończyły się już wszystkie rzeczy, poza tymi dwoma. Więc tutaj mamy coś. Nie wiem, co to jest, ale łączna wartość tej paczki wynosiła 10 tysięcy około. Tu jest około 10 tysięcy, a przed nami jeszcze 15. Trochę więcej niż 10 tysięcy. Więc szczerze jestem grubo mega zahypowany. Widzę, że coś z Apple'a kolejnego. I mamy tutaj, o, myszkę, Magic Mouse. Bardzo fajnie, dobra, czyli mamy cały komplecik. Myszeczkę mogę pokazać. Jakie to jest malutkie. O ja! To jest tak leciutkie. A naciśnij sobie.
Nie no, jest bardzo satysfakcjonujący płatek. Nie? No mega. Co ciekawe, myszka jest cięższa od klawiatury w ogóle, więc to jest mega totalnie, że to tak wygląda. Ale nie, mega fajne. Odkładamy w takim razie. Ja chcę już kolejne rzeczy. Co tu jeszcze jest? Bo tu jeszcze jedna rzecz jest. Zobacz, Filipek, co jest jeszcze. Czego nigdy nie masz. I zawsze pojeżdżasz otrzymek Minecraft. O kurde, adapter do kart. Dziękuję serdecznie, przyda się. Dobra, wszystko z tej paki otworzone. Otwarte, jak się... Otwarte. Otwarte? Otwarte to co kurde. Rozumiesz? Zamknij tą dupę. Wyjebki z laptopa. Nie no, laptopa szkoda. No dobra, tak. Dobrze widzowie. What's in the box? Co jest w pudełku? W sensie, że jakby ktoś nie rozumiał po angielsku. W ogóle to, czy to mnie przykrywać? Czy mnie widać w ogóle? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Chyba widzisz mnie? Co to jest widzowie? Uwaga. 3, 2, 1. O co to jest? Ja monitor! A ile ma cali? 27. Dobrze widzowie, dostaliśmy monitor. Czyli to jest do grania po prostu, tak? Tak. Do grania w komputer dostałem. Trafiłem. O, dobra, nie przeszkadzać stogi. Nie, to jest stabilizacja. Przestańcie mi wysyłać paczki. Ja wiem, że podałem adres widzowie, tutaj się pojawia przed waszymi mordami. Ja wiem, że powiedziałem, że paczki od widzów będzie odcinek nagrywany, ale to nie ten adres, więc czemu tyle paczek nie przychodzi? On kosztował tutaj zupełnie pudełko, ale coś chyba koło dwójki? 2700. Ja pierdolę. Ale słuchajcie, to dlatego, że on ma aż 170 Hz, 2K, 27 cali, podświetlenie RGB za sobą, ładny design. Zobacz, co tu jeszcze jest, stary, patrz, jakie kolory, patrz, kurde. Nie no, jest ładny. Znaczy szczerze, to jest najdroższy monitor w moim życiu, nie miałem nic droższego. Módlcie się, żebym się nie p***ał. Nie, to jest lekkie. Bo! Żartowałem! Zaraz Szymek przyjdzie i powie, co wy robicie? Też chcę. Ale ty się stresujesz, biedny. Tak, dobra. No, tak to ja też mogę. Tak, ty. Więc wiem, że mogę w to... Jest to... Tak, to jest wielkie. Ja pierdolę. Ile to gówno kosztuje? No, ogólnie coś koło 10 tysięcy. Cześć, pomogę ci, żebyś się pewno nie upuścił. Ty mówisz, że można w to napierdolać, kurwa. Pudełko jest teraz ich, żeby... Zadowolony. Nam nie powinno się dawać w ogóle paczek do otwierania, nigdy, bo to jest, nie wiem, paraolimpiada. Jakie to jest kurwa cienkie. nie, żartujcie sobie. Co kurwa? Nie mówcie tak, nie mówcie. O kurwa! Nie! Co wy odjebaliście kurwa? Pierdolniczka. Nie. Papież będzie na tym grał. Bo mi nie dali nigdy. Znaczy powiem tak, czasami jest w życiu tak, że czasami w życiu jest tak, że rozpierdasz klawiaturę na przykład. Bo grasz w grę na przykład fajną. League of Legends chociażby. Halo, Kartus! A i w sumie, jak ja będę grał w LoL'a na tym kompie, to przecież rozpierdam klawiaturę jednym Ja rozpierdam Piotrka z komputernika, że nie wiedział, że tu w zestawie jest super fajny. Odpakowujemy w takim razie widzowie. Satysfakcjonujący moment. O kurwa, prąduje, kurwa, jebana. To co, teraz możemy go przenieść na górę? Możemy go wypierdolić. Zajebiście! Ej, zróbmy go. Widzowie, 30 tysięcy opaki robimy crash test iMac'a. 80. 40. 70. 100. O, tak, dokładnie, dziękuję. Nie sprawy. Dobrze widzowie, wszystko już zamontowane. Proszę, przed wami stanowisko full Apple, znaczy i jeszcze Google Home. Ale mniej więcej wszystko prezentuje się w sposób taki. Tutaj mamy laptopika, tutaj mamy klawiaturkę, myszkę, iPadzika, iMac'a. Tutaj jak widzicie widzowie, na biednego nie trafiło. AirPodsy. Tutaj mamy rysik, tutaj sobie możemy telefon położyć do indukcji. A tutaj mamy jeszcze przy okazji na zegarek. No bardzo fajnie mi się wydaje, dla mnie się podoba. Napiszcie w komentarzu, czy jest git, czy do dupy jest. No dla mnie na przykład siedzi i będę siedział na krześle ekipa. Dobrze widzowie, ostatnia rzecz, czyli wychodzi na to, że to jest coś za około pentala, coś około. Ooo, ja pierdolę, to jest do telewizora? To jest soundbar do telewizora RGB. Czy on siedzi? Kocham was, ale życie bywa przewrotne. To znaczy on basem tak nie na ku... Ale ja uznałem, że tak ty wszystko musisz mieć RGB. Piotrek to mi pisze, może jakieś głośniki. A ja w sumie piszę, ej, zajebisty pomysł. Ale takie, ale muszą się ku... świecić. No i się kurde będą świecić więc. Dobrze widzowie, w takim razie otworzyliśmy sobie wszystko. Cała paczka, wszystkie paczki kosztowały tyle. Ogólnie to trochę syfu się zrobiło.
tutaj. Trochę sypu się zrobiło, widzowie. Dlatego, słuchajcie, my tu idziemy posprzątać. A, dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Jeśli chcecie sobie coś zgarnąć, to sobie napiszcie, co? Nie dam wam kurde maka, proszę się odpierdolić. I tego. I życzę miłego dnia dla was, widzowie. Dziękuję za suby, za lajki, za wszystko. I tutaj macie inny film, tutaj macie inny, tutaj suba i tak dalej. I se, na przykład kanał Cfeli możecie znaleźć w opisie. Opierdoliłbyś jajo w majonezie?